Nowe wiadomości. Około 60-letni mężczyzna zmarł w wyniku wypadku obok myjni samochodowej w Węgierskiej Górce, województwo śląskie. O zdarzeniu poinformowała m.in. lokalna ochotnicza straż pożarna. Do zdarzenia doszło przed godziną 19 w czwartek. Ochotnicza straż pożarna w Węgierskiej Górce poinformowała o najechaniu należącego mężczyznę. Jak podano, 62-latek w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Według wstępnych ustaleń policji wynika, iż 54-letni kierowca najechał należącego na drodze mężczyznę. Policja ustala m.in. to, w jaki sposób i dlaczego mężczyzna znalazł się na jezdni. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Shot Joker.